Gra w ciemno, dobra. Ale oglądamy pierwszy odcinek? Czy jakikolwiek? Jakikolwiek, nie? 260. Taka typiara na miniaturze. Podoba się wam? Czy tą wolicie? Którą bardziej wolicie? Jedynka, dwójka? Wy wybierzcie. Jeden. Jeden. Wszyscy piszą. W ogóle dwójek nie ma. Dobra. Live. Dobrze jest, głośno. Jak ja to jestem kierownicą? Moja ręka teraz trybuje. Dupę, ile to intro trwa? Ale młody. Tylko u nas można Ale stary. Odkryć w sobie drugą naturę gracza, który stawia wszystko na jedną kartę, aby poczuć emocje gry w ciemno. Nie, no muszę odłączyć klawiaturę na chwilę. Za chwilę podłączę. A naszym graczem w studiu jest pani Aneta Brzuszka, studentka filologii niemieckiej z Warszawy. Chyba mam dobrą intuicję, jestem uparta. No więc zobaczymy. Będzie to nie jest aktorka jakaś? Jak to chyba jakaś aktorka jest. Filmów różnych. To właśnie pani Aneta nasza. Twoja matka? Zobaczymy, kogo urodziła. W twojej intelekcie. Pani Aneto, jak humor dopisuje? Tak, tak, forma dobra. Startujemy? Tak. Zaczynamy grę. Nie pamiętam za bardzo tego programu, także. Proszę o wybranie pięciu najlepszych kopert. To może dziewiątka? Proszę bardzo. Czy jest system, pani Aneto? Nie, zupełnie przypadkowy. Teraz system. Wymyślałam. System jest taki, że nie ma systemu. Tak. Dobrze. Koperta, w której jest minus 100%? Mamy dla pani 17. 34. Proszę uprzejmie. Ja pierdziel, jakie kłopoty są w tych kopertach. 46 tutaj. I ostatnia, najlepsza. Jedyneczka. I jedyneczka. No o dobry, ja pierdolę. Zapraszam na fotel gracza. Ej, to chodzi o to, że ona jakoś. No, nie pamiętam, jak to wyglądało. A zaraz zobaczymy. Dobra, zupa, a jak dobra. Będzie z licytacją, będzie pani twarda, pani Aneto? Tak, tak. Ale policytujemy troszkę? Tak, na pewno. Super, to się na bardzo cieszę. Bo ja bardzo lubię. A kto panią dzisiaj dzieli? Ale się ubrała? Pewnie, żeby dekoncentrować Ibisza, nie? Pani Aneto, i żeby mieć za sobą tą część teoretyczną, jedziemy, prawda? Tak, tak. Oto pierwsze pytanie dla pani Anety. Który przysmak wyrabiany jest z ziemniaków? O którą Rytki. Kopertę pani zagra na początek? Jedyneczka, pierwsza. Frytki, kawior, schabowy. Serio takie pytania? Cypek. To tak jest trudnych, nie? A no, to ja się może jeszcze zastanowię. Trzeba ją zagiąć, tak. To może frytki. Tak zostawiamy? Tak, nie tak. Osypek? Jak nie osypki? Tak jest, frytki. Ale mądra się trafiła. Jedynka zdobyta. Chyba program wygra. Może pani powiedzieć, że się bardzo pani cieszy, że zdobyła pani kopertę numer 1 po niemiecku. Ich freue mich sehr. To już moment. Wszystko. Nie, to nie jest. Nie to ktoś nie od jest. Ciebie. Nie mogę, za bardzo się stresuję. Dobrze, to luzik. W takim razie walczymy o kolejne koperty. Jedynka, pani, jeszcze cztery do wzięcia i następne pytanie. To jak dziewiątkę przegra, to war. Żoną którego króla Anglii była Izabela, zwana Wilczycą z Francji? Która koperta? Dziewiątkę. Ty, może odpadnie Proszę dziewiątka bardzo. I... Edwarda pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Jakie pytanie... Dupę. Na powiem, że to był chłop pisze, że Karola. To pewnie już teraz wiem. Będzie strzał. Nie mam pojęcia. Może pierwszego. Odpowiedź A. Jako ciekawostkę powiem pani, że ona nie była specjalnie szczęśliwa, bo on mimo urody żony wolał panów. Edward II, odpowiedź B. Ty, ale bardzo dobrze to przegrała, bo straciła jakby... Szkoda. Proszę bardzo, do niszczarki ta koperta. Ty, ale ona
Ej, to dobrze właśnie. Ej, ona ma farta. To chociaż może witamy państwa w grze w ciemno. Albo oglądać. Zobacz, jakie kwoty w kopertach. Dobra, nie będę. Ona może wygrać wyższe koła. Jedna zdobyta, trzy jeszcze do wygrania i kolejne pytanie dla pani Anety. Gabriela Zapolska, znakomita pisarka i publicystka, była także. Która koperta? 46. Proszę przyjąć. Trudne rekarką, pytanie, to gówno stracilko. Prawniczką, czy urzędniczką? Ej, serio, jest jakaś ustawiony program, ty. Z reżyserem się dogadała jakoś. Zapolska. Też nie mam pojęcia. Nie kojarzę tego nazwiska. Zapolska. Zapolska Gabriela, nie kojarzy pani? Nie, nie kojarzę. Moralność pani Dulski. Co? Chociażby. Nie wiem, postawię też na A. Lekarka. Ona była aktorką. Występowała na scenach krajowych i w Paryżu. Odpowiedź B. Aleluja. Mało oglądam. Słyszała pani jaki jęk? Tak, słyszałam. No. Dobrze, 46 do niszczarki. Ale najgorsza koperta to i tak. Naprawdę? Zna pani sobie filologię? Tak, znaczy bardziej tłumaczenie. Ale co, w liceum nie było? Ma pani maturę? Tak. Nie było moralności pani Dulskiej? Nie, akurat nie. Akurat nie. No dobra, jedna zdobyta, dwie jeszcze do wzięcia i przedostatnie pytanie dla pani Anety. Do ilu razy sztuka w myśl znanego porzekadła? 1, 7 czy 3, 4? 17. Proszę bardzo. Do tuzina, do pięciu, do trzech, do ani jednego. Do trzech. Do trzech razy sztuka. Brawo. Ja pierdzielę, takie pytanie za 100 koła, ty. Aż się omylałem kluską. Chłopy, no coś ona zrobiła z reżyserem albo i wiszem, no o co tu chodzi? Fake, od razu fake odcinek, za pierwszym razem jak oglądamy. Jak brzmi imię literackiego i filmowego dzwonnika z Notre Dame? Ty, nie no, w sumie Quasimodo, nie no. Bobiscum, Aspergesme, czy nie no, za... Miserere? O co chodzi? Czemu Quasimodo z dupy takie pytanie? O co chodzi? Odpowiedź A. Za 50 koła? Ty, ona coś oczywiście. Jest nie tak. Ty, poczekaj. Albo nie, bo będzie w opisie ile wygrała, to nie chcę oglądać. Proszę na środek tej koperty. Pani Aneto, potargujemy troszkę? Tak. Ile za komplet? Ile za kopertę? 100 tysięcy. Może tak całe wszystkie. Proszę. Czyli hurtem tani, rozumiem? Nie, niekoniecznie. No bo na ogół hurt to jest taniej. 50 tysięcy. A w hurcie? Tak mniej troszkę. 49 tysięcy. To nie, to może po jednej spróbuję, bo to za drogo jak na hurt. Pojedynczo taniej będzie? No dobrze, no może za jedyneczkę 6 tysięcy. A za siedemnastkę? Ooo! 10 tysięcy. A za 34? Ty, ale można i biszu wyczuć, czy on chce kupić, nie? Wiesz o co chodzi? To może pogadajmy o 34, dobrze? Dobrze. Chcę kupić 34, dam nie sprzedam. 2000 za nią. Ja pierdziele, ty! Nie sprzedawaj! Jak sprzeda, to wyłączam program. Nie, to może tak troszkę więcej. 3 plus 4, 7, 7 tysięcy. Mówi pani o której? O 34, tak? 34. Że 7 tysięcy za nią. Tak, tak. Wcześniej mówiłam 8, teraz 7. Troszkę, nie 3 tysiące mogę dać. No może 7 jednak. Tak suma. Jak będzie chciał dać 7, to ja bym nie dał. 3 tysiące. To może 6.
Dołożę 1004. Ty, ale on się ostro targuje. Wygląda jakby nie chciał tego kupić, nie? A tam jest 50 tysięcy. On o tym wie przecież, bo mówił. Ja pierdziele, dobry jest. Pan tak 1000 zł, ja też. 1000 niżej. Znowu 1000, to 5000. Zgoda, proszę 5000. Teraz tak, to jest 5000 dla pani, a koperta 34. A myślisz, moja, tak? Po prostu jest geniuszem on. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No brązowe myśli? Andrzej wpłacił 5 zł. Prowadzący to pizda. Czy chodzi o Ibisza? Dziękuję bardzo. Może by chciałabym on jeszcze te dwie odkupić? Ładne są. Nie sprzedawaj. Którą? Obojętnie. Obojętnie. O kurde, dobry, nie pokazuję. Może, która jest tańsza? Jedyneczka. Za ile? Też 5000. Dwójkę dam. 4. Ja pierdziel. 3 daję. Jeszcze publiczność każą być brawa, ty. Pani mówiła 4, no powiedziałem 3, prawda? Takie są prawa licytacji. Zgoda? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie. Prowadzący to kumpel, a Ibisz to pizda. Nie, nie muszę się na to zgodzić. 4. Czyli ja jestem prowadzący. Dziękuję bardzo, kumplu. To 3,5. Ale Ibisz jest fajny. No 3, już 500 zł. No dobrze. Zgoda? Ale te 500 zł, jeżeli bym się dowiedziała, czy w 17 jest jakiś minus. Dopłaci mi pani? 500, no. Żebym powiedział? Znaczy 3,5 za jedynkę, a zejdę do 3000, jeżeli pan mi powie, czy jest minus 17. Dobre nawet, mądre. Bezwarunkowo 3000. Na razie rozmawiamy o jedynce, dobrze? Może być 3? Dobrze, niech będzie 3. Proszę, 3000. Zaraz dupy da za 1000, no chłopie, czemu na wszystko sprzedaję? Ale z drugiej strony, proszę bardzo, to są 3000. Ona nie wie, co tam jest tak naprawdę, więc to jest takie... Koperta numer 1 jest moja, tak? Tak. I co teraz? Ile kosztuje 17? No już to jest trudne. Ibisz w ogóle nie pokazuje, że chce to kupić. Chciałabym wiedzieć, czy tam jest minus. No jak pani chce zatrzymać, to się pani dowie. No, chciałbym, żeby tam był minus. Też bym nie chciał. Chciałabym się dowiedzieć. Zatrzymuje pani dla siebie 17? Tak, ale chciałabym najpierw wiedzieć, czy tam jest minus. Jak nie, to wolałabym ją sprzedać. Tak, pani Aneta, ale wiedza kosztuje. Ile? Jak pani mi zapłaci, to powiem. Ile? 2000. Ojej. No tanio, tam jest stuwa. Nie, i koperta. To troszkę mniej. Bierto. I będzie pani wiedziała, czy jest tam minus, czy nie ma. Nie. Za darmo nie mogę powiedzieć. No za 500 zł. Nie, 2000. Nie. Ej, do domu i jak się obrażasz. 2000. Ładne koperty sprzedałam. A nie powiem. Ma pani teraz 8000 i kopertę 17. Bierz to. Niuniu, co mam zrobić? Słuchaj, Niuniu. Panie Niuniu, prosimy bardzo. Niuniek. Ja bym brał kopertę. On wie, że tam pan są... Niuniu mówi, że nie no, nie wie, bo mu nie dali mówić. Kopertę? Myślę, że tak, chyba że pan Krzysztof zaproponuje godną taką cenę. Pan Niuniu brałby kopertę. No mi też się tak nie dobrze gada. Ale się boję, że będzie minus 100%. To co robimy? 1000 zł za wiedzę. O Jezu. Za taką wiedzę to 2000. Daj te 2000, nie pożałujesz. Ja bym zaryzykował. Wziąć kopertę?
Ja bym zapłacił panu Krzysztofowi 2000 tak? I za informację, ale jeżeli byłaby to pewna informacja w 100% od pana Krzysztofa. Tak, czy to będzie prawda? Przecież ja nie będę za pieniądze kłamał. Dobra, to dobra. Oczywiste. Płaci pani, to pani wie. Dobrze. Zgoda? Tak. Proszę, 2000, na banderole jest napisane. Kłam jest. Dalej. Dziękuję bardzo. Tylko by okłamał nawet za darmo. 6000 teraz. A co dopiero za pieniądze? Tak. Informacja. Proszę uprzejmie, ma pani tam minusa. Co? Ja pierdzielę, Ibisz! Pani dopłaci 1000, powiem jakiego. O kurde, nie spodziewałem się tego. Za ostro, nie wiedziałem. Informacja, już 1000 zł, nie 2. Tańsza będzie. No może by pan chciał minusa. Ale on kłamie teraz, można tak? Odkupić. On wie co tam jest, to jest fake. Albo zamienić koperty. Ej, nie, pani zamienić, tak, nie no. Wiedziałem, że on może kłamać, a wy? Nie chciałabym minusa. Ale z dopłatą. Zapłaciłam już za informację. No tak, ale... Tylko teraz ma pani wiedzę i mając tutaj pieniądze, które zostaną po dopłacie, będzie jeszcze jakaś koperta. Ma łzy w oczach ona? Ma lajpo pod okiem od niuńka, jak źle wybierze. Tyle ci powiem. Za 1000 zł chciałabym wymianę. Na 34. Dobrze, proszę 1000 zł. To jest trzeci 1000, który pani im płaci. I my wymieniamy, tak? 17 na 34. Tak, tak. Proszę bardzo. Teraz tak, 17 moja, a pani ma 34. Ile w gotówce? 5000. Tak. I tak jest dobrze, tak. Szczerze, ale no dwa razy mniej, no kurde. Chce pani mieć wiedzę, ile jest 34? Nie. A wiedza kosztuje. A wiesz jak może no być? On pewnie może też powiedzieć prawdę, że tam jest 50000 i oni mogą nie uwierzyć, wiesz o co chodzi. Chyba na tym ten program polega, może pewnie też tak baitować. No to po co sprzedawałam, tak strzelam. Sobie. Może zatrzymam 34. Zatrzymam. A może zrobiła pani złą wymianę? No za 2000 to wiedza. Złą wymianę, nie. No, ale może wymieniła pani mniejszy minus na większy. O kurde, może warto jak wiedzieć. On bejtuje, ja. Ty no, chłopie. Teraz już tani, 1000 zł. Bo wie pani, że mogła pani wymienić gorzej, prawda? Ty, ale on jest pani dobry, fest. 50%, bo ja powiedziałem, że minus jest. Nie chciała pani zapłacić 1000, żeby wiedzieć jaki. Ja pierdziele. I to gorszego. Ciężko mi uwierzyć, że tacy ludzie istnieją. Może koperty się otwiera na sam koniec, Ramzo. Co robić? Później będzie na mnie. I tak będzie. No ja bym proponował mimo wszystko wziąć kopertę numer 34. Wziąć kopertę? Jak będzie tam minus? Zaryzykuj, zapłać 1000 zł. Kumon, no to już będzie kumon. Głos rozsądku. Pan Juniu, głos rozsądku. Niech tak szybko otworzy iluj. Albo zajrzy pod światło, co tam jest. No jak pan ma nie, przepraszam? Mariusz. Pan Mariusz, przepraszam. Mariusz. Powiem, koledzy będą się nabijać, nie będę już tak mówił. Bo pani tak powiedziała. Dobrze, pan Mariusz tu głos rozsądku. No rozumiem, mówi, że można zapłacić za tą wiedzę. No już będę 3000 płaciła. Ale zawsze 4 zostaje, prawda? No. Koperta. Właśnie takich ludzi do tego programu biorą. 1000 robi w miesiąc, to potem ty za 1000 to on Ibiszowi dupę wyliże. No i to jest problem. Powinni tam gdzieś typa z Harvardu, co pieprzy Ibisza na wsiano i luź. A żeby zarobić, trzeba włożyć. I się dowiem, czy tam jest minus, czy nie, tak? Tak. Co będzie, jak się dowiem, że będzie tam minus? Będziemy myśleć. A jak pani się dowie, że tam nie ma, to będzie prosto. Bo będzie no i tak, gotówka, tak. I koperta. Bez minusa wtedy. Wiem, wiem, Just Loser, wiem. Znaczy tylko, dla niej no, to jest... Chyba, że pani chce zostawić 34 dla siebie. Proszę bardzo, sprawa jest jasna. A może ja zostawię tą kopertę? Mariusz? Myślę, że... Wezmę. Tak, myślę, że pan Krzysztof może troszeczkę blefować. Jeden mądry, no. Jeden Mariusz mądry. Ale blefować. Czy ja coś powiedziałem? Drugi Mariusz w Polsce. Nie, na początku tak. Który jest mądry. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić.
Wzięli Ibisza do tej roli, bo miał tyle operacji, że nie widać emocji KEKW. Ja pierdzielę, ostro. Ale ja, coś w tym jest, tak, coś w tym jest. Pierwszą. Nie ma co gadać. Nie, ona była taka po środku po prostu. Nie, była z brzega. Po środku była 17. Tak, 34 było tak z mojej strony, może dlatego. Ale cenowo to była po środku. Bo jedynka była chyba 6. Jak dobrze pamiętam, 17 była 10, a 34 było 8. Dlatego. A czym on gada teraz? Kupiłem za 5. No właśnie. To co, pani Aneto? 1000? I mówię. Tak, Jean-Claude, no. To prawda. Powinien. 1000 to nie jest duża kwota. Za wiedzę? Jeden mądry. No, no Mariusz tu powinien grać, a nie ona. To proszę 1000. Jak będzie minus, to ja pani powiem, jak będzie. To proszę 1000 dla mnie. Ja dziękuję. To jest 1000, tak? To jest panu pani 4000. I zostało pani też 4000. I teraz co jest w 34, tak? Tak. Chciała pani wiedzieć? Tak. Jest minus. Niemożliwe. Takiego mam pecha? On nawet nie pokazał na twarzy, że coś jest nie tak. Chłopiec nie wiem, pieprzonym pokerzystą. Jaka jest pani propozycja, bo już wiedzę pani ma. To znowu wymiana. Na którą? Na jedynkę. Zgoda. Najmniejszą jej daje. Wymieniamy się? Tak. Proszę bardzo. No, czyli ona nawet nie pomyśli, czy on może kłamać. No, wszystko robi. No, nie rób tak. Czy chce pani wiedzieć coś w jedynce? Haj, od nowa. Kółko się zatoczyło. Niedrogo. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Minus to on ma minus 5 dryoptri frajer. Razem tylko 500. Dziękuję bardzo. Możemy już operację nawet odbyć. Bo dwie koperty już pani wie, prawda? Mhm. Już ma, nie musi okularów nosić. Nie, może ja zatrzymam tą jedynkę. Już może trzeciego minusa nie będę miała. Oby. Może pani ją sprzedać? Nie, nie będę sprzedawała. Już trzeciego minusa na pewno nie będę miała. Panie Mariuszu, co zrobić? No ja też tak myślę, jeżeli pan Krzysztof wcześniej powiedział, że jest w jednej kopercie minus drugiej, to myślę, że w trzeciej nie będzie. Chyba, że te informacje nie były prawdziwe. O, Mariusz! Nie no, myślę, że były prawdziwe. Ufam. Tak pani czuje? Tak, tak. No, ufaj dalej, ufaj dalej. Teraz ja też ufam, że cię Mariusz w domu nie połamie. Ale wiem, że będzie inaczej. Nie, nie kłamałem. Nie? No to dobrze, no. To nie mam minusu. Może troszkę blefowałem tylko. Jaką twarz ma ty? Ona się zaraz popłacze! No dobrze. A w którym momencie pan blefował? Cały czas. O kurde! Nie mogłem takich dużych kopek tak pani oddać łatwo. Z dużymi kwotami, prawda? Bo 17 i 34 to są bardzo dobre koperty. Ale wiesz, że on teraz nadal może kłamać i ona nie wie, ale we wszystko wiesz, jak nienormalna. A co miałem zrobić? Przecież muszę odkupić jak najtaniej od pani. Biznesman, ja już biznesu. Musiałem tu jakoś zakręcić troszkę. I udało mi się. Bo dwie najdroższe koperty są u mnie. I mamy je za 4000. Ta malutka jedyneczka jest u pani. Psycha sitting, dokładnie. Zostawiamy tak jak jest? Nie. Nie, teraz nie. Nie. Bo od razu powiem, że 17:34 nie oddam. Ja pierdziele. To on już kłamał. Tak fest powiedział. Pan kłamał. Nigdy nie kłamie. W tej grze można blefować. Ja panu zaufałam. Pani też na eliminacjach mówiła, bo czytałem notatki, że będę twardo licytować. Tak. Panu Krzysztofowi będzie ze mną bardzo trudno.
No to się nastawiłem tak. No inaczej wyszło. Niepotrzebnie pani tak mówiła na eliminacjach. Oni tylko notują i czytają potem. Ale on ją jedzie, on jest tak dobry, że ty ja pierdzielę, no nie mogę. No jak tam nie ma minusów, to może będzie w jedynce minus. On jej zrobił z mózgu gówno. Jak będę miękka, będzie łatwo ze mną, to bym tak nie licytował. A tak jak pani mówiła, że będę bardzo twarda, będzie trudno ze mną, to musiałem się jakoś tu nastawić do gry. Może nie twarda, tylko że będzie pan miał trudno, to chyba tylko powiedziałam. No, więc tak się nastawiłem, że będzie mi trudno, ale nie było. Jestem godowa dziewczyna. Wyzywaj ją jeszcze. To widzę. Dlatego teraz mi troszkę głupio, że tak taniutko kupiłem od pani. Na niu-niu to już jest chłopie. To co, już kończymy grę? A co z tą jedynką? Boję się jedynki. Gdzie minus? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. On odciął jej głowę i nasrał w przełyk. Dupę, ty komentujesz rzeczywistość jak Max Kolonko, chłopie. Dziękuję bardzo za dotację. Chce pani zapłacić za informację? Nie, nie chcę. Ja chciałabym się wymienić na te koperty. O nie! Mówisz jak jest. Z powrotem już nie. Nawet z dopłatą mi się nie zgodził. To co, mam wziąć tą jedynkę? I pieniążki? Chyba, że pan Krzysztof zaproponuje coś za tą jedyneczkę. No ja dobrze, już ja dupy daję. Ponieważ łatwo udało mi się zdobyć tą 17:34. To ja za darmo powiem, co jest w jedynce, dobrze? Dobrze. Nie ma tam minusa. Nie ma minusa. Żadnego. Ale może być zero. Może kłamać, wiesz o tym? Jest nieduża kwota. Znaczy nie kłamie pierwszy raz, ale o to chodzi. I ona teraz myśli, że kłamie. 17:34. To informacja gratis dla pani. Super. W promocji. Myślisz, że szła, gdyby była moja 34:17. Myślicie, że za jeden program IBISZ ma tyle, nie co z tych tak kopert oddać, wszystkich? Walczyć. Czy więcej? W sensie z tych trzech. No ale ja po prostu zaufałam. A no i dlatego myślałam, znaczy, miał, że nie ma. Minus. Nie, więcej, więcej. Co ja mam teraz robić? Zrekompensować mi jakoś to. Czy to po programie chodzi do spowiedzi? Wymienić się. Jedynkę na 17. 17, patrz. Nie mogę. Bo to jest bardzo duża kwota. Bardzo duża. No co, nie ma innego wyjścia, chyba zostawiamy tak jak jest, bo ja nie mogę tych dwóch oddać. Dobrze, niech ja wezmę kopertę, jedynkę i pieniążki. Tak? A on tak, ekiba, tak. Ale cię lał. To co, niszczymy moje, prawda? Mhm. No tak. Dobrze. Którą najpierw? 34. Chce pani ją mieć? Tak. Tak. Nie, chcę 17. 17 jest taka. Bo 34 by drogo kosztowała, a 17 to jeszcze drożej. Jeżeli chce pani zaryzykować wymianę wszystkiego, co pani ma, na 17. Czyli da im pani 1 i 4 tysiące za 17. Kurde. To wtedy się zgodzę. A wiesz, że on mógł kłamać, w sensie ona ma w głowie, że tam jest dużo, ale on im 6 lat oszukał, więc tak naprawdę on ma gówno w głowie. W 17 to na pewno za 4 tysiące i za jedynkę pan by mi nie oddał. W końcu się nauczyła, tylko za późno, teraz sobie już utrudnia. No może wezmę tą jedyneczkę, 4 tysiące i tyle, co? Nie będę ryzykowała. Co ty się Julka pytasz? Chłop wypikuł na ochronie stoi, co on ma wiedzieć cokolwiek? Porypana jesteś! Ty jesteś na studiach, nie on! Ja pierdzielę, no w dupę! Twoja decyzja. Czy zaryzykujemy? No szybciej! To najpierw może zniszmy 34, dobrze? Dobrze. Bo pani mnie interesuje, a nie. Potem to jest mniejsza ta 34. Tak, a mogę zobaczyć mimo wszystko? Nie, no nie mogę. Bo ja chcę mieć pani jedną. Przepraszam, skupę, przepraszam za ragę. No to musi pani zaryzykować. No ale nie chcę 34. Po prostu mój kolega kiedyś w Empiku stał i wiem, że liczy no się umie. Zdradzał, prawda? Czy mówiłem, nie, no żartuję. Normalny jest. Proszę bardzo, do niszczarki.
Mam nadzieję, że tego nie ogląda, bo mnie zabije. Jest pani drugą osobą, która wstaje niż w kopercie. Poważnie. I co, wymieniamy na 17? To co pani ma wszystko? Czy niszczymy? A może stawimy 4000, jedynka z 17 się. Nie ma mowy. Nie. Wymień tak. Albo ryzyko pełne. Albo pani bierze jedynkę i kasę. Też fajny program był, jak awantura, nie? Szkoda, że ich już nie ma. 4000. Ale tutaj ryzyko ze strony pana Iwisza to może być jakaś szczęśliwa koperta. Próbuję wiesz, coś wyczytać. Wiesz, 17 to na Hawaje pojedziecie, potem odetchnąć. Robimy. Ciężka decyzja. Więc zaraz jest będzie ciężko. Grane, bo jadłem fajnie. Znaczy, jak się siedzi przed telewizorem, się widzi koperty, ile no tam prawda. Jest. Ja wiem, że w tej 17 może być duża kwota, ale lepiej, nie wiem, no jeżeli nie chcesz, to nie ryzykuj. No, naprawdę tam zobaczymy. Bardzo duża kwota jest? 17? Tak. Tak? Tak samo jak tak? Tam było minus procent. To jest duża kwota. Tylko jestem ciekawy po prostu, czy pani zaryzykuje. A czuję, że pani nie zaryzykuje. Dlatego tak odważnie proponuję. Jakie mam to rozumieć teraz? Srak! Bo wiem, że pani się boi, czuję to. Bierz tą kopertę w dupę, no. No gówno z mózgu fest, chłopie, ale nie dziwię się, no to jest manipulant. Nie da się wciągnąć. Myślisz, że jak się dostał takie wysokie miejsce w telewizji? Manipulował ludźmi. Dobrze. Ryzykuje pani? Tak. Proszę, wymieniamy się. Proszę wszystkie pani pieniądze. Myślałem, że powie nie. Pani koperta numer 1, wszystko w moją stronę. I koperta 17 jest teraz pani, tak? I nie ma pani żadnych pieniędzy. Powiem, żartowałem! No dawaj za dwójeczkę! Proszę zobaczyć, miała pani 3 koperty, tak? Ja, on za 2000 od niej to odkupi. Dwie pensje Niunika będą mieli z tego programu i się będą cieszyć, ty. Ja pierdziele, ty dwa koła i do domu. Jest tam minus. Przecież mówiłem, że nie będę za pieniądze kłamał. No ale pan później... Zawsze mówię prawdę, za pieniądze, bo to byłoby nie fair. Nie no, Ramza, ty on. Zapłaciła, a ja bym on ją tak zmanipulował, że nie ma co jej tyrać. Ona może być ogarniętą osobą, ale... No, no nie. Po prostu Ibisz tak manipuluje, że człowiek nie jest sobą pewny przy tym stole, tak strzelam. Pan Mariusz powiedział, czy panie Krzysztofie, czy jak zapłacimy, pan powie prawdę, tak? Tak było. Ja powiedziałem oczywiście, że za pieniądze nie mogę podać nieprawdziwej informacji, byłoby to nie fair. Aha, czyli ja nie mówisz, tam jest minus. No powiedziałem prawdę. Jeszcze jest konta komornik zabierze 100%, ty. Ja pierdziele, ty, no pierd... To teraz jest to prawdą, samarznie. Jak mówiłem, że w jedynce nie ma minusa, też mówiłem prawdę. Chodzi była to informacja gratis. Kurde. Ojejku. Co pani Aneto, pobawiliśmy się? Przyjechała się pani pobawić z panem Mariuszem? Była dobra zabawa? A nie z panem Krzysztofem? Tak, i stresująca. Dlaczego? Czy nic mnie kosztowała ta zabawa? Panią nic nie kosztowała. Dobrze, widzę, że pani posmutniała mi tutaj. Kupię tam 17 od pani. Ha! Wiedziałem! I za dwójkę sprzeda, ty! Na słodę coś dam.
Boże święty. No muszę zamienić na kopertę na jedynkę jednak. Tylko zamiana, tak? Proszę bardzo. Albo takich było wcześniej. Nie. Wywalczyłem te pieniądze. Za szybko się zgodził, nie wymieniaj się, mówię ci. A za ile by chciał pan kupić 17? No, słodę mogę coś dać. 1000 złotych. 1000 złotych? Ha, wiedziałem! Nie, to już wolę kopertę. Hmm? Żeby jakieś pieniądze pani wygrała. To chciałabym się zamienić na jedynkę. Proszę bardzo. No co ty? Się? Za szybko! Tak, chwileczkę. No. Zamieniamy jedyneczkę na jedyneczkę. Ja nie wierzę teraz do pana Krzysztofa. Szkoda mi będzie, jak pani otworzy. Dobrze mówisz, dupę Mariusz! Proszę cię, znajdź se mądrzejszą. Dlatego chłopie. Mogę odkupić. Na słodę coś zostawię. Żal mi Mariusza! Ja zaraz go znajdę na naszej klasie i mu napiszę, że ona jest głupia chyba. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! On ich tam rucha bez mydła wszystkich, tylko dym leci i wióry. No leci, leci. Cześć. Wczoraj przyjechaliście, tak? Tak, tak, tak. Podobał się rynek wrocławski? Bardzo, bardzo, bardzo się podobał. Na Ostrowie Tumskim byliście? Nie. Tak, na Ostrów ujdziecie Tumski. Warto zobaczyć. Z 17. Na obiad będzie dobry. Weźmy tą 17. Mariusz, pomóż. Ja już nie będę miał 17, trudno. Dobrze, umrz Mariusz. Ta informacja była prawdziwa? Proszę cię, ale pan Krzysztof wcześniej blefował, powiedział, że to jest informacja prawdziwa, że tam jest minus, a później mówił, że mógł blefować. Mariusz, proszę cię, dolej oleju do głowy. Ale mówiłem, że mogłem blefować, co nie znaczy, że blefowałem. Ja tylko mówiłem, żeby dopiąć swego, żeby te pieniądze wróciły do mnie, tylko po to. Pieniądze już mam, to już nie mam po co. Ciekawy mnie co zrobi. A teraz chciałbym, żeby taka sympatyczna para miała jakąś kasę, żeby sobie pójść na rynek, pozwiedzać, gdzieś obiad dobry. Za tysiaczka. Żeby było miłe wspomnienie po Wrocławiu. A nie możemy zamienić na jedynkę? Możemy. Zamieniamy na jedynkę. No nie zamieniaj! Nie, powiedz nie, powiedz! Zamień. Kurde, już jej się da zmanipulować. Tak? Szkoda mi Mariusza, ty. Pani jest teraz jedynka, a moja jest 17, tak? Może chciałby odkupić. I co, może zostawmy tak? A jedynkę może chciałby pan kupić. Chce pani sprzedać? Za ile? 10 000 chociaż. Jeżeli tam na pewno nie ma minusa, no to musi być na pewno wartościowa. To ile? 10 000. No dobrze, dobrze mówisz. Weź to. Yeah. Ale to jeszcze ta widownia, co jej każą klaskać, bo niby dużo dał. Ja pierdziele, ty. No cały Polsat manipuluje. A jak powiem jeszcze coś, to co? To pieniądze? To będzie bardzo miło. 6 000. Super, bardzo miło. Teraz też bardzo miło. To co? Sprzedaje pani za 6 000? Proszę, nie. Jedyneczkę. Jedyneczkę czy 6 000? Bez ryzyka, lepszy wróg w garści niż gołąb na dachu. O. Co ty pieprzysz, Mariusz? On był w dupę drugi w kulach, debilu. A może zrobimy tak, że byłoby jeszcze bardziej mile? Chłopcie, nazywam Mariusz i nie ryzykuję. Jeszcze bardziej? Tak. Chce pani 17 zamiast jedynki? Tak! To będzie jeszcze milej. Ojejku. Znowu ta 17? Jak pani otworzy 17? Proszę, weź tam 17. Informacje za pieniądze są prawdziwe, czyli tam jest minus. Tak? Ja tak mówiłem? Tak, tak. Kiedy? Przed chwilką. Ja pierdzielę. Ale pani w to uwierzyła? Tak. Czy to jest gra? Wszystkie chwyty dozwolone. To jest gra. Nie. Tylko wyciągnąć kasę. Nie, ja wierzę. Ja wyciągnąłem od pani. I o to chodziło, że pani uwierzyła. Weź, zobaczymy co wtedy powie. Ciekawe jak sprzedała mi 17. Ostatnio oglądałam też. Pamięta pani, jak pani zaczynała? Prawdziwa. Pamięta pani, jak pani zaczynała? 40 000 pani chciała na początku.
50. Nawet 50? Tak. No to co ja miałem zrobić? Musiałem zastosować jakieś chwyty. Może pani jeszcze 17 mieć? No weź tą 17. Albo za jedynkę 6 tysięcy mogę dać. Nie wymienię już, nie, ja już się boję tej 17. Się boję tej 17, już nie. Co mu się zamieni i będzie, okaże się, że jednak mówił pan Krzysztof prawdę. Chyba, że dostaniesz 17 i 6 tysięcy. O, Mariusz! Tak, dostanę 6 tysięcy, w 17 będzie minus i nic nie dostanę. I się tylko fajnie pobawiłam. A chciałabym mieć pani i 17 i 6 tysięcy? Chciałabym mieć... Jeszcze takiego czegoś sam nie proponowałem. Aż sam się zdziwiłem, co powiedziałem. Chciałabym mieć 6 tysięcy i jedynkę. No jak ma to na zrobić? Na pamiątkę. Za darmo ci szóstkę dać? A może jeszcze wstać i zatańczyć dla pani? I jedynkę i 6 tysięcy. O kurde! Nie, może jedynkę i 6 tysięcy wystarczy. Mocne. Jedynkę i 6 tysięcy wystarczy. I bisz, to jest król w dupa. Słyszy pani sama, co pani mówi? I jedynkę i 6 tysięcy? I bisz bas. Za co mam dać 6 tysięcy? Ja 6 tysięcy daję za jedynkę. A pani mówi i jedynkę, no to ja i 6 tysięcy. Taniec brzucha muszę zrobić. Pani oddała jedynkę? Jak mój mały Max, jak pytam, chcesz tą zabawkę czy tą? On mówi i tą, i tą. Dobrze mówi. Jak dziecko. Ogłuszyć i bisza powinien Mariusz? Ogłuszyć? Ojejku. To jaka decyzja? Weź 17 i 6. Panie Mariuszu, proszę pomóc. Sam już nie wiem, ale ja bym może wybrał 6 tysięcy i 17, ale... To ja mam jedynkę. Ale jedynki i 6 tysięcy pan pewnie Krzysztof nie zaproponuje. Nie zaproponuję, oczywiście, że nie. Go, Mariusz. Przemów jej do rozsądku. Wymieniać się znowu? Nie, nie. Się no to nie zostanie tak, jak jest. To 6 tysięcy... Dobra, 17 nie. Bo pani boi się, że jest minus, prawda? Tak, boję się, tak. To niszczymy ją, nie ma co. Proponowałem 17, prawda? Tak. Na koniec gry, nie chce pani. Bierz to i to, no ja... Wierzę, że tam ufam panu i myślę, że tam jest minus, więc nie chcę. Ufa mi pani, że tam jest minus. Tak. Pokaż jej, co tam to, jest. Mimo to, że mówi, że tam nie ma. No ale... Niszczymy? Weź to i to, proszę cię. To jest czy nie ma? Kiedyś powiedziałem, że to jest największa koperta. Największy czek jest tam w środku. Tak, i że jest minus i już wszystko. No wszystko, no. A teraz może pani wyciągnąć wnioski. No tak, Lord. Tak robi Mariusz. Dobra, niszczymy, żeby się pani nie męczyła. Tak? Tak. Tak. Ja pierdziel, no nie! To jak? 6 tysięcy czy jedynka? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. To ja wpłacił 5 złotych. Weź to wyłącz, bo przez takie programy chodzę podkurwiony kilka dni, jednak kobiety tylko do kuchni. Wiesz, Mariusz sam powiedział, żeby zniszczyć tę 17, niestety. Więc ta cała para powinna wypieprzyć po prostu z Polski. Proponuję 6 tysięcy. Proponowałem 6 tysięcy, tak? Tak. Za jedynkę. Tak. Nie chciała pani. Nie, jeszcze nic nie powiedziałam. A bo jest ochroniarzem, dobra. To proszę o decyzję. No tak. No zaraz gramy dalej, bo chciałem obejrzeć. Co mam zrobić? Weź 6 tysięcy. Dobrze, weź 6 tysięcy. Ja pierdzie. To jedynkę, do niszczarki proszę. Jezu, jak on ich wycyganił na 200 koła! Boże!
200 k stracili. 8 tysięcy. Ojej. 2000 sobie odłożę na boczek. 6 tysięcy jest pani, proszę bardzo. Powiedzą mi, ile było? 6 tysięcy. Dziękuję bardzo, gratuluję. Do widzenia. Do widzenia. Ibisz zarobił na pensję swoją. Ez. Rzeczywiście przyjechałam tutaj się tylko bawić. No ale wiadomo, jeśli wygra jakieś pieniążki, to jest jeszcze bardziej fajniej, miło i sympatycznie. No i rzeczywiście teraz tak się czuję. No, jak ogląda powtórkę, to ją krew zalewa 100%. A komentarze takie. Czego mówić, mi się spodziewać. Oni chyba oglądali bez dźwięku. Albo tylko minutę. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.